Cześć, witam w kolejnym odcinku i w tym odcinku sprawdzimy sobie, czy string jest palindromem. Czyli będziemy chcieli wprowadzić tekst i sprawdzić, aby nasza funkcja sprawdziła, czy ten tekst jest palindromem. No dobrze, ale co to jest palindrom? A więc palindrom to jest takie wyrażenie, które brzmi dokładnie tak samo, czytane od lewej strony do prawej, jak i od strony prawej do lewej. Może ja teraz wkleję przykłady takich palindromów. Wkleję je tutaj na końcu. To są przykłady. Kajak, level, radar, ala, kobyła ma mały bok, a tu mam mamuta, zakopane na pokaz, a kilku to klika, atak kata, nawijaj Iwan. I jak będziemy to czytać od tyłu, to również brzmi tak samo. Nawijaj Iwan, atak kata, a kilku tu klika. Zakopane na pokaz. Od prawej do lewej i od lewej do prawej brzmi tak samo. No dobrze, to napiszmy teraz rozwiązanie tego problemu. Dostajemy jakiś string do metody i chcemy sprawdzić, czy jest palindromem. Czyli napiszemy teraz metodę, która jako parametr będzie przyjmować właśnie ten string. Czyli jakieś wyrażenie typu string i będzie zwracać wartość typu bool, czyli prawda lub fałsz. Będzie to prawda, czyli true, jeśli wyrażenie będzie palindromem. Natomiast jeśli wyrażenie nie będzie palindromem, no to metoda powinna zwrócić false. No i dodajmy sobie teraz taką metodę. No to dodajemy sobie tutaj tą metodę. Dobrze, dodałem naszą metodę. Metoda się nazywa check palindrom, czyli sprawdź, czy to jest palindrom i przyjmuje tekst. Przyjmuje tekst i zwraca bool. No i teraz jak ta metoda sprawdza, czy ten tekst jest palindromem? Co my tutaj robimy? No po pierwsze tworzymy sobie nowy string. New string. Tworzymy nowy string i konwertujemy tutaj ten wprowadzony string na tablicę znaków, czyli konwertujemy ten string, który został wprowadzony na tablicę znaków, a gdy mamy ten nasz string przekonwertowany na tablicę znaków, to odwracamy następnie kolejność. Czyli litery, ostatnia litera staje się pierwszą, pierwsza ostatnią. No i tak te litery zostają odwrócone, no a następnie wykonujemy toArray, czyli zrzucamy to z powrotem do tablicy. No i znowu mamy tablicę, czyli zostaje utworzona nowa tablica, w której wyraz ostatni jest teraz wyrazem pierwszym. No i sprawdzamy, czy to się równa temu wprowadzonemu tekstowi. Jeśli to się równa, no to znaczy, że string jest palindromem, czyli jest zwracana wartość true, a w przeciwnym razie jest zwracana wartość false. Bardzo proste i krótkie rozwiązanie. Dobrze, no to teraz w metodzie main sprawdźmy nasze rozwiązanie. No to żeby sprawdzić nasze rozwiązanie, no to będziemy musieli tą metodę wywoływać i przekazać do niej tablicę jakichś palindromów. No przekażemy te palindromy, które mamy tutaj jako przykład. No to zdefiniujemy sobie tablicę. Ja, żeby nie tracić czasu, to już wkleję tutaj tą tablicę. Mamy tą tablicę. Dodałem tutaj jeszcze dwa stringi. Jeden pusty, a jeden deska, który nie jest palindromem. No i teraz jak mamy tą tablicę, no to tą tablicę będziemy chcieli przekazać do tej metody. No i żeby wszystkie wyrazy zostały sprawdzone, to użyjemy sobie metody for each. I ja teraz tutaj wprowadzę pętlę for each. Dobrze, i dodałem pętlę for each, gdzie iterujemy po wszystkich elementach tablicy. No i dla każdego elementu wyświetlamy wartość tego elementu. Równa się, i tutaj będzie wartość, która zostanie zwrócona z metody check palindrom, czyli albo true, albo false. No i wyświetlone zostaną wszystkie wyniki dla sprawdzenia, czy dany string jest palindromem. To teraz możemy sobie to uruchomić. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła i teraz dostajemy wyniki. I mamy, że tutaj ten pusty string, że jest palindromem. Mamy true. No on nie jest. Deska nie jest, to jest prawdą. Kajak jest, to jest prawda. Level prawda. Radar tak. Ala nie jest. No a ala jest. A dlatego nie jest, no bo tutaj jest z dużej litery, zaczyna się, a kończy z małej. No to jak się odwróci, no to one są inne. Także tutaj jeszcze są, i tutaj tak samo przy tych wyrazach, gdzie jest kobyła ma mały bok, które się składają ze spacji, też mamy false, no bo spacje wychodzą, jak się czyta od tyłu,
w innym miejscu. Czyli musimy naprawić te błędy. To zacznijmy po kolei. Najpierw, żeby jak byłby pusty string, albo byłoby w tym stringu jakieś same spacje, no to żeby to nie był palindrom, no bo to nie jest palindrom. To teraz poprawimy te błędy. No to najpierw wyeliminujemy właśnie te spacje. No to dodamy sobie tutaj instrukcję warunkową i będziemy tutaj w tej instrukcji warunkowej sprawdzać, czy string is null or empty. Is null or empty. No i tutaj przekazujemy ten nasz tekst. Tekst, tak. I tutaj, jeśli jest null or empty, zwracamy false. I teraz możemy to uruchomić jeszcze raz. Uruchomiliśmy to jeszcze raz, jest false. Czyli to naprawiliśmy, ale jakby tutaj były jakieś białe znaki i to uruchomimy, no to wtedy dostaniemy true. Czyli lepiej tutaj zastosować nie is null or empty, tylko metodę is null or whitespace. Jakby były białe znaki, no to to też nie jest palindrom. I teraz sobie uruchommy i teraz dostajemy false. Dobrze, no to teraz wyeliminujmy, żeby wielkość liter nie miała znaczenia i spację musimy usunąć przy sprawdzaniu. No i wtedy będzie to już to, co nam chodzi. No to teraz tutaj poniżej damy sobie nasz tekst i będziemy chcieli zastąpić na naszym tekście, wywołać metodę replace i będziemy chcieli zastąpić spację, aby nie było spacji, czyli nic, żeby nie było. I teraz, no i jeszcze od razu zrobimy sobie tu lower, żeby zamienić to na małe litery. I teraz już wyeliminujemy wszystkie błędy. I teraz jak uruchomimy naszą aplikację, to już będzie działać zgodnie z naszymi oczekiwaniami. No i mamy. Tutaj mamy dla pustego false, deska jest false. No i teraz tutaj wszędzie mamy true. Kajak, level, radar, ala już jest true, bo przy sprawdzaniu ta duża litera A jest zmieniana na małą. No i wtedy to wygląda od dużej, od tej lewej i prawej tak samo. Kobyła ma mały bok, też jest true, no bo jak się wyeliminuje spację przy sprawdzaniu, no to dokładnie on jest ten sam string od tyłu. I tak samo w tych pozostałych. I teraz tutaj mamy wszędzie true i to działa zgodnie z oczekiwaniami i nasza metoda sprawdza, czy string jest palindromem. I to by było wszystko w tym odcinku. Dziękuję i oczywiście gorąco zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!